Przemek Światowiec, siatkarski portal PL. Ze mną Paweł Zatorski, libero reprezentacji Polski. Paweł, jutro masz urodziny. Czy mogłeś sobie wymarzyć lepszą inaugurację? No ja się śmieję, że dawno mi 15 tysięcy osób nie śpiewało 100 lat. Także miło było naprawdę dzisiaj przy zwycięstwie nad Brazylią w pięknej nowej hali, w pięknym mieście i przy naprawdę fantastycznej atmosferze wygrać z Brazylią i cieszyć się tutaj i z urodzin, i ze zwycięstwa. Powiedz, jak się gra przy tak dużej publiczności, bo to był pierwszy raz, kiedy graliście przy 15-tysięcznej widowni. Tak naprawdę już nie ma różnicy, czy gra się przy 15, przy 11, 14, to jest multum ludzi naprawdę. My czujemy, ile osób jest w hali, słyszymy ten głos, który się niesie po hali, kiedy kibice śpiewają. I bardzo nam to pomaga, to widać po grze, że walczymy do końca, że staramy się grać o najtrudniejsze piłki, o które czasami pomyślałoby się, że już nie warto i myślę, że dzięki temu też dajemy radość kibicom. Krakowscy kibice chyba się sprawdzili, prawda? Sprawdzili się, bardzo dopisali, aż czasami śmialiśmy się, że nie możemy wejść poza hotel, nie możemy nosa wychylić, bo z tyloma fanami się jeszcze chyba nie spotkaliśmy, ale widać, że to miasto czekało na siatkówkę i w końcu się doczekało z dużym hukiem. A wracając jeszcze do samego meczu, drugi raz w tym roku utarliście nosa samym Brazylijczykom. Tak, wiemy, że Brazylijczycy mają swoje problemy, ale ciągle są to mocni zawodnicy. I trudno się gra przeciwko nim. Widać, że w dwóch pierwszych setach przegrywaliśmy kilkoma punktami. Ledwo co nam udało się wyciągnąć te straty i mogliśmy w trzecim secie zakończyć spotkanie, ale oni znowu pokazali swoją siłę. My trochę pokazaliśmy słabości i pomęczyliśmy się trochę dłużej. A jak myślisz, co twoim zdaniem zaważyło dzisiaj na tym zwycięstwie? Myślę, że zawsze elementem, który mocno decyduje, jest zagrywka i my dzisiaj narobiliśmy więcej szkód zagrywką Brazylijczykom. Cieszymy się i mam nadzieję, że tak samo będzie pojutrze. Kiedy zamierzasz świętować urodziny? Ja od kilku lat nie mam praktycznie urodzin. Dzisiaj to był taki miły epizod jakby i miła niespodzianka, ale od momentu, kiedy jestem w jakichkolwiek kadrach, to no, spędzam je na zgrupowaniach. Ewentualnie możemy wypić kolę wieczorem z chłopakami i to jest całe świętowanie. Myślisz, że przed spotkaniem w Bydgoszczy wyjdziecie podobnym składem, czy trener Antiga będzie rotował składem? Nie mam pojęcia. Ostatnio po meczu w Katowicach nastąpiły zmiany w składzie i graliśmy inaczej. Teraz znowu nastąpiły minimalne zmiany, także ciężko jest wyczuć, kogo trener desygnuje na boisko, ale widać, że ma dobrego nosa i naprawdę ci, którzy wchodzą, grają dobrze. Nie zatrzymuję cię w takim razie dłużej. Świętuj. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Świętuj choćby kolą. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że kibice napiją się twoje zdrowie. Tutaj pewnie apel do kibiców. Wypijcie zdrowie Pawła Zatorskiego jutro. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz.